but instead. Every child is afraid of the dark, the unknown, the nightmare. In Gatlin, Nebraska, that nightmare is in the corn. Praise God! Praise the Lord! Stephen King's Children of the Corn, an adult nightmare. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando, i jest ze mną Rafał Siciński, czyli Sik. Cześć. Cześć Mando, dzień dobry, dobry wieczór, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze. I cześć Marku. Ponieważ jest z nami również Marek Wyszyński, czyli Rychu. Witam Ciebie, cześć. Cześć Rafał, cześć Mando. Witam wszystkie słuchaczki i wszystkich słuchaczy. A skoro jesteśmy w tym gronie, to wracamy do Dzieci Kukurydzy. Dzisiaj część czwarta i część piąta. Dzisiaj wylądujemy na półmetku tej serii. Zostaną nam w teorii jeszcze dwa podcasty plus prequel, którego jeszcze nie da się nigdzie obejrzeć. Plus już Elijah Wood odgrażał się, że chce zrobić kolejne Dzieci Kukurydzy, więc w sumie może już niedługo ten półmetek się przesunie, ale na chwilę obecną jesteśmy na półmetku, jeśli chodzi o te filmy, które są dostępne w internecie czy na jakichś innych nośnikach. Okej, i zaczynamy od części czwartej. Dzieci Kukurydzy 4, w sumie bez tej czwórki w tytule, ale w Polsce na okładce DVD mamy czwórkę, a z kolei nie mamy podtytułu. Podtytuł Zgromadzenie. W Polsce wydany tylko na DVD. Zresztą to są już filmy od trzeciej części, które bezpośrednio były na rynek wideo kierowane, także teraz już w tym mule będziemy się taplać. Krótki film, 80 minut. Zresztą oba dzisiaj są dosyć krótkie. I tradycyjnie od twórców zacznę. Dwa zdania. W zasadzie dosłownie dwa zdania, bo mamy tutaj dwójkę scenarzystów i jeden z nich jest jednocześnie reżyserem i on zrobił tak naprawdę dwa filmy. Wyreżyserował i napisał. Są to właśnie Dzieci Kukurydzy 4 i Armia Boga 2. Z tego, co widziałem na IMDb, on jako producent trochę więcej zrobił. Między innymi był producentem Gry o Tron. Jednym z producentów pewnie, nie wiem jaki. I nazywa się Greg Spence. Dobrze, ja nie mam przy sobie internetu, także z pamięci walę, albo tutaj z moich notatek. Natomiast drugi scenarzysta, również dwa filmy na koncie, Dzieci Kukurydzy 4 i jakiś film telewizyjny. Także mamy ludzi, którzy nie dość, że nic nie zrobili w zasadzie wcześniej, to można powiedzieć, że w zasadzie prawie nic nie zrobili również później. No, koniec o twórcach. Nawet was nie będę pytał, czy znacie. Absolutnie nie. No właśnie. Zresztą to samo będzie, analogiczna sytuacja będzie przy piątej części, chociaż tam ciekawostka będzie jedna. Dobra, fabularnie w dwóch zdaniach streszczę. Po pierwsze, już opuszczamy miasteczko Gatlin i to w obu tych filmach. Tutaj akcja rozgrywa się w miasteczku Grand Island, również w Nebrasce. Grace, dziewczyna młoda w tej roli Naomi Watts, przyjeżdża do swojego rodzinnego miasteczka, by zaopiekować się matką, która cierpi na agorafobię, nie wychodzi z domu, a jeśli wychodzi, to tylko na ganek, tylko nie wychodzi poza swój trawnik, poza ogród, poza dróżkę, którą ma przed domem. No a w pierwszej scenie do matki przychodzi jakiś dziwaczny chłopaczek, jak się później dowiadujemy, jest to Josiah, czyli taki odpowiednik Ilaja, odpowiednik Izaaka, czy Mikaha, czy jak on się tam nazywał. Czyli przywódca kultu. I nasza bohaterka Grace, jako że musi tutaj troszeczkę posiedzieć, łapie swoją dawną pracę, czyli zatrudnia się jako pomoc lekarza, jako pielęgniarka, jako pomoc lekarza bardziej. Natomiast w miasteczku zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Dzieci zaczynają chorować, mają ogromną temperaturę i
przemieniają się w coś dziwnego. Znaczy nadal są dziećmi, ale zaczynają się dziwnie zachowywać, zaczynają mówić, że nie są tymi osobami, za które mają je rodzice, czyli taka jakby inwazja porywaczy ciał, tylko bez kosmitów. No i my później poznajemy historię kultu, historię kaznodziejów, historię tego właśnie chłopaczka, Josaaha, i dowiadujemy się, dlaczego te dzieci się tak zachowują. Tyle. Bardzo poważny, bardzo taki zrobiony na serio film, bez w zasadzie żadnych żartów. Co sądzicie? Podobało wam się? Mam takie pierwsze pytanie. Jak ocenia się wielkość miasteczka Grand Island w Nebrasce z tego, co widzieliście w filmie? Z 10 domów? No niewielkie chyba, nie? No, oni mieszkają gdzieś na uboczu i tych tak, no jest tam niby jakiś szpital, jest ta przychodnia, do której trafiają wszystkie dzieci z miasteczka, jest ich pewnie w okolicach, nie wiem, 15-20. Mhm. Więc to miasteczko jest, wydaje się, no tycieńkie, tak? To w zasadzie jest jedna ulica taka przelotowa, mam wrażenie. Zrobiłem sobie mały research podczas oglądania tego filmu i sprawdziłem, czy to Grand Island w Nebrasce naprawdę istnieje. Okazuje się, że istnieje. Jest to miasto założone przez 35 niemieckich osadników, którzy w 1857 roku opuścili Davenport w stanie Iowa, ruszyli na zachód do Nebraski, żeby założyć właśnie nową osadę na wyspie, która przez Francuzów była nazywana La Grande Island. La Grande Isle chyba się mówi po francusku. I taka ciekawostka, to miasteczko ma 50 tysięcy mieszkańców. To dwa hełmna, nawet więcej. To takie całkiem. No, także zajmuje około 76-77 km kwadratowych i jest całkiem sporym miasteczkiem. No niestety tego zupełnie nie widać po filmie. No tak, no to Mando, pytałeś przed chwilą, jak oceniamy, i myślę, że sam fakt, że przytaczamy tego typu ciekawostki w tym podcaście. Mi się nawet dużo nie chciało sprawdzać, tym, wiesz? Jak to oceniamy. Bo też chciałem sprawdzić, czy takie miasteczko istnieje. Ale tak jak Siku powiedziałeś, no absolutnie nie czuć skali tego miasteczka. No, sam film... Tamten... To znaczy to miasteczko, żeby było jasność, ono nie jest na wyspie, tylko ono jest przy jakiejś tam rzece, ale oni tak mieli jakiś tam pomysł, żeby chyba zakładać tą osadę na... Plateau River się nazywa ta rzeka, która tam płynie w okolicach i o nich tam jest rzeczywiście, tak sobie przyjrzałem mapę, tam jest jakaś taka wyspa między dwoma odnogami, powiedzmy, rzeki, jest taka mała wysepka, natomiast tam nie ma tego miasteczka teraz obecnie, jest trochę bardziej na północ i jest to, tak jak sobie oglądałem zdjęcia z tego miasteczka, ono jest całkiem ładne, no. To może nawet trochę podobne do tego, co tam widzimy w zgromadzeniu, ale to nie jest to, co nam pokazali. Ale kontynuuj, przepraszam, bo chciałeś powiedzieć. Tak, w zasadzie jest to tylko tyle, że tu widać, że budżet jest znikomy, w zasadzie to aż trzeszczy, można powiedzieć, bo cały film się rozgrywa w, nie wiem, czterech lokacjach. Myślę, nie liczyłem, ale wydaje mi się, że autentycznie na palcach jednej ręki można by było pewnie zmieścić. No dwóch to już naprawdę jakby się było bardzo, bardzo hojnym. No absolutnie nie czuć tego, tej skali, no bo ewidentnie pieniążków nie starczyło, tak? Także no to mówimy o miasteczku, a tak naprawdę mamy do czynienia z dwoma chałupami na krzyż. Znaczy ja z tym jakiegoś wielkiego problemu nie mam jeszcze, ale ta historia jest... Niby próbują coś nowego zrobić, no bo nie ma Gatlin, nie ma tego, który chodzi poza łanami. No właśnie. Nie ma w ogóle tej całej religii. Znaczy to równie dobrze można powiedzieć na cholerę dzieci kukurydzy, nie? No ale dobra, to jest pierwszy i z tego co pamiętam chyba nie ostatni raz, gdzie w ogóle nie będzie miało to związku żadnego już z opowiadaniem, nawet mglistego, jakąś tam nitką połączone. Mimo tego, że zaraz po napisach stoi jak wół na podstawie opowiadania Stephena Kinga. Ale mnie ten film, ja go widziałem zadziwiająco dużo razy, bo mam wrażenie, że naprawdę jest to taka z tych ostatnich części, które widziałem po dwa razy, powiedzmy, to najczęściej chyba widziałem. I ja ją zapominam dwa dni po obejrzeniu zazwyczaj. Ona jest
trochę... Znaczy, teraz jestem bezpośrednio, więc jeszcze pamiętam, więc nie mogę mówić, że o niczym, bo tu jest jakaś historia, jest jakaś tajemnica, ale to jest nieporywające. I mówię, no taki śmiertelnie poważny jest ten film. Ja trochę z tym też mam problem chyba, że on jest taki bardzo, bardzo na poważnie zrobiony. Tutaj jest taki, nie wiem, tak jakby trochę próbowano kontynuować wątek choroby, która była gdzieś tam, nie wiem, czy... W dwójce, gdzie były te skażone plony, no nie? Był wątek choroby. Mm-hmm. I tutaj są chore dzieci, więc można by było pomyśleć przez chwilę, że zgromadzenie właśnie chce kontynuować ten wątek, no ale nie. Ja wam powiem jedną rzecz, o której nie wspomnieliśmy jeszcze, ale ile w tym filmie jest wizji i snów, to jest po prostu cały czas robienie z widza powiedzmy, w cudzysłowie określa debila, że mamy scenę, która się dzieje, to zaraz powiem, jak to łatwo rozpoznać, ale dzieje się coś i jest jakieś morderstwo, ktoś ginie, coś się dzieje, po czym bohaterka, najczęściej właśnie grana przez Naomi Watts, która notabene dostała podobno tylko $5,000 za pracę przy tym filmie, ona się budzi i wiesz, i to jednak był sen, to jednak była wizja. Właściwie nie wiadomo, dlaczego ona ma tę wizję. I jest wizja, i kolejna wizja, i kolejna wizja. Tak, są sny w snach nawet, nie? To tak, jest takie tak. Zapętlenie tak, totalne. Dzieci kukurydzy, cztery wizje z pola kukurydzy, tak powinno się to nazywać, a nie zgromadzenie. A bardzo łatwo to rozpoznać, ja już to w notatkach sobie po kolei każdą scenę gdzieś tam notowałem. Miałem to opisać mniej więcej tak, że wiecie, jest dziwna praca kamery, mówię, taka właśnie to tak czuć strasznie lata 90, takie dziwne ujęcia, ta perspektywa jest jakaś taka zaburzona, ta kamera lata i to jest strasznie charakterystyczne i okazuje się, że no właśnie, oni tak chcieli pokazać nam, że dać sygnał, że to w tym momencie właśnie coś się tam dzieje, że to nie jest rzeczywistość, to jest jakaś mara senna, jakaś wizja. No jest to według mnie chyba największy problem tego filmu, bo on mnie osobiście strasznie irytował, ten taki sposób kręcenia i sposób prezentowania fabuły, narracji. Jest wybijający, jest taki tani, to jest oszukiwanie widza. Mamy jakoś morderstwo, ale to się później okazuje, czy cokolwiek tam się dzieje. Ale to nie jednak, ta osoba nie zginęła w ten sposób, ona jeszcze żyje, tylko to się wydawało. To jest RK, jest parę, powiedzmy, krwawych scen. I może sobie chwilkę o niej pogadajmy, bo kilka scen śmierci jest. Chyba, że chcecie jeszcze coś na temat wizji pododać. Niewiele raczej. Nie, wiesz co, ten film nawet zaczyna się przecież od wizji. Pierwsza scena to tak, jest... Tak, dokładnie. Tak, otwarcie jest wizją. To pojawienie się Josiaha i ona się budzi. I w zasadzie też nie wiemy, skąd ten Josiah się pojawił, bo ona później mówi, opowiada o tym, że miała taki sen, a potem widzimy, że on, jego ciało takie dziwaczne jest w studni, w stodole i on wychodzi i zabija kogoś. I w sumie nie wiemy, czy kiedy on się pojawił i skąd on się tam wziął. Przynajmniej ja chyba tego nie wyłapałem. No, ale mówisz o brutalnych rzeczach, czy o tym, że to... No, w ogóle o scenach śmierci. No, ale to jest całkiem nieźle chyba zrobione, z tego co pamiętam. Tak, jest scena tego śmierci tego pijaczka, która jest dosyć zabawna, bo ona tak trochę sobie gra z widzem. On się wczołguje pod jakieś takie, no nie wiem, radło, czy to jest kultywator. Coś takiego, coś takiego, nie? Jakaś maszyna rolnicza. I wszyscy, znaczy cały czas masz wrażenie jako widz, że to się opuści, że to go przebije, a jednak nie, że ten gość zostaje przygwożdżony rzeczami, które były przyczepione do krokwi w tej stodole, a tam po prostu absolutnie wszystko było zawieszone pod tym sufitem, nie? Spadają, wiecie, jakieś widły, jakieś sierpy, maczety i to wszystko wisiało na belce pod stropem. Ale wiecie co, tutaj jest bardzo duża niekonsekwencja. Ja uważam, że jest to dziwnie prowadzone, mimo wszystko. Jest ta rodzina, Donald i Sandra Atkins, i mają tego syna Markusa. I Sandra ginie,
I tego nie widzimy. Ona ginie poza... Markus jest tam w jakimś szoku. To jest ten dzieciak czarnoskóry. Mhm. Wpada Donald do tego, do pokoju i nie widzimy, jak ta Sandra zginęła. Nie widzimy, co się stało. Ale wiemy doskonale, że Markus jej nie zabił. Bo to tak było pokazane, że Markus jej jednak nie zabił. Ta scena ma kolejną kontynuację, ma niezłą, kiedy policjanci podjeżdżają pod dom i oczywiście Donald, mimo że zgłosił morderstwo żony, to jest pierwszym podejrzanym od razu. To było strasznie znamienne, no bo policjanci biali, tutaj mąż czarny, ale jest taka niekonsekwencja właśnie, że niektóre śmierci widzimy, niektóre są pokazane, niektóre gdzieś tam nam zostają zasugerowane tylko w jakiś tam sposób. Ale mimo wszystko chyba najwięcej fantazji jest w tej pierwszej scenie. Ja miałem wrażenie, że trochę się później twórcy wyprztykali już z tego, no bo tak jak mówisz, tej nie pokazali. Kilka innych, które gdzieś tam były, kiedy ginęła przyjaciółka głównej bohaterki, no to tu już było trochę więcej. No jeszcze była fantastyczna... To mówisz o tej przybiciu do drzwi? Tak, no jeszcze była fantastyczna scena z lekarzem. To moim zdaniem była jedna z fajniejszych scen, ale tak jak mówisz, dużo niekonsekwencji, bo raz mamy faktycznie taką naprawdę sensowną, solidną brutalność, a innym razem mamy tylko jakąś sugestię, tak? I też znowu się zastanawiam, czy to jakieś ograniczenia już finansowe tutaj, czy to jest coś, co poleciało może w trakcie montowania, bo było jednak zbyt brutalne. No dziwnie to się ogląda. A swoją drogą doktora gra znany aktor, William Wydom. On w serialach i w filmach no znana twarz, może nie jakoś wiecie pierwszoplanowa, ale naprawdę gdzieś tam go widzieliśmy. No, z tego co pamiętam 260 tytułów na IMDb i to tak od lat 50. nie? Poczynając. I jeszcze mówisz o tej scenie śmierci koleżanki, ona nie ma sensu generalnie. Ona jest przybita do drzwi, ona jest przybijana do drzwi, a później te drzwi się otwierają, ona już nie jest przybita i dostaje kosę w głowę, nie? Czy coś takiego. Tak, tak, ale te drzwi są otwarte. Natomiast no, śmierć lekarza jest super. No oczywiście to jest mocno przesadzone, bo podejrzewam, że nie jest to możliwe zabić w taki sposób, nawet takim łóżkiem. Chociaż, cholera wie, ale jest super zrobiona i naprawdę to wygląda ekstra. Mando, a ty coś powiesz o tych scenach? Nie, już nie dodam. Wszystko powiedzieliście. Bardzo ładne, niektóre nie. I tyle. Sensu, czy mają, czy nie mają, to już tam... No bo ten film nie za bardzo nie ma takiego sensu, bo właściwie nie wiemy, o co tam... Ja przynajmniej tak powiem wam to. Oglądałem ten film normalnie, robiłem sobie notatki, ale... Może za bardzo byłem skupiony, żeby sobie coś tam notować. Natomiast odniosłem wrażenie, że ja ten film oglądałem na podglądzie. Ty jak mówisz, że on tobie wylatuje po dwóch dniach, trzech dniach, a ja mam wrażenie, że autentycznie oglądam go na podglądzie i coś mi cały czas umyka i ja nie wiem co... widziałem co się działo, ale przez te wszystkie wizje, które się tam nawarstwiają, to ja absolutnie traciłem, nie wiem, wątek w tym filmie. Nie wiem tego nawet nazwać, ale to jest... No bo tu można stracić wątek, bo tu ja mam wrażenie, że jest zagubiona ta linia, no bo... Tu nie ma wątku, na początku, żeby go zgubić. Dostajesz na początku tajemnicę, że pojawia się jakiś dzieciak, potem dziwna choroba, nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego, nagle. Potem nagle oni zaczynają mówić, ja nie jestem Kevin, jestem tam, nie wiem, Ezekiel jakiś, nie? Zaczynają mówić, że są kim innym. Potem doktor zdradza nam tajemnicę, że oni jakby zostali przejęci, jakby są nagle ludźmi z jego dzieciństwa, czyli tam, nie wiem, sprzed 60 lat powiedzmy, nagle w tych dzieciach obudziły się jakby dusze zmarłych dzieci sprzed iluś tam lat. Potem nagle jakieś babcie streszczają nam historię kaznodziejów, którzy wykorzystywali dziecko i jak to dziecko skończyło i jak ono zginęło, ale nadal nie ma tutaj jakiejś ciągłości, dlaczego nagle te dzieci zaczęły chorować, dlaczego nagle pojawił się ten kaznodziej.
nadzieja w tym momencie, to nie ma sensu, nie? A już z Dziećmi Kukurydzy, pola kukurydzy też tutaj przecież w zasadzie, ono nie ma znaczenia z tego, co pamiętam. Nie ma zupełnie. Jest tutaj ono, bo jest, nie? Ale nie ma znaczenia. Niektóre sceny rozgrywają się gdzieś tam na polu, jak dzieci idą, ale nie ma znaczenia, tak samo jak innych rzeczy z opowiadania tutaj nie ma, taki tego nie ma w zasadzie, nie? I tak jak mówisz, no to jest taki zlepek wizji, który ja rozumiem, ale tak naprawdę, żeby zrozumieć, to musiała ta babcia nam wyłożyć historię, ale to nadal nie ma większego sensu, nie? Bo to są takie po prostu klocki układanki. Okej. Jako cykl, jako czwarta część serii, to jest bardzo słaba część serii, ale jak oceniacie ten film, jakbyśmy oderwali go od serii po prostu, no, horror, nie? Jakiś tam, obojętnie jaki tytuł ma, no nie wiem, zgromadzenie. I w ocenie odcinamy od powiedzenia Kinga, odcinamy od pierwszych trzech części, trzech filmów. Jak to widzicie? To jest w miarę okej film, czy nie za bardzo? Jak dla mnie nie. Za dużo rzeczy tam się nie trzyma kupy. Dziwne decyzje faktycznie, tak jak mówiliśmy, jeśli idzie o to wykorzystanie efektów specjalnych, czy tych praktycznych. Już o grze aktorskiej i tego typu rzeczach to się tam nie będę wypowiadał, bo to w zasadzie w tym filmie nie istnieje. Także, no nie, ja nie wiem, czy gdybym oceniał to w oderwaniu od całej sagi, to czy dałbym tyle samo, wiesz, kolb kukurydzy, czy jeszcze bym odjął jedną i dał może ze dwie maksymalnie. Także jak dla mnie ten film jest słaby, równie słaby, niezależnie od tego, czy jest Dziećmi Kukurydzy, czy nie. Mhm. No, ja chyba tak samo. Ja w ogóle na niego nie patrzę jak na Dzieci Kukurydzy. Znaczy, od tego momentu już w ogóle patrzę na tę serię, wiesz, że to są takie niezależne filmy, bardzo często nie mające związku, więc ja jak go oglądam, no, wiesz, wiem, co to za film, jak do niego siadam i nie myślę już tymi kategoriami, że... Znaczy tutaj o tym mówiłem, no bo i często to podkreślałem, no bo jesteśmy w radiu Stephen King, ale jak go sobie włączam, a mówię, włączam go zadziwiająco, aż za często, bo mam wrażenie, że ze 4 albo 5 razy go widziałem, to nie myślę o nim, tak? I on jest nadal taki sam, nie? Taki sam słaby. No, tak jak do pierwszych trzech myślę, że jeszcze będę wracał, zwłaszcza do trójki, którą chyba darzę największą sympatią. Tak czwórki sobie nie włączę, jeśli nie będę albo bardzo pijany, albo w jakimś towarzystwie, które bardzo będzie cisnęło na coś takiego. Naprawdę, nie widzę absolutnie powodu i nie rozumiem cię, Mando, jak ty to robisz. Ja w życiu bym tego nie obejrzał po raz kolejny. Ale wiesz co, bo to było takie kolejne zachłyśnięcie się, bo ja o tym mówiłem, że wiesz, dwójka i trójka to były te czasy wypożyczalni VHS, a potem przez długi czas nie było dostępu do innych filmów. Ja nie miałem dostępu i nawet nie wiedziałem o ich istnieniu. I potem, wiesz, nagle odkryłem internet, dowiedziałem się, że jest 7 części, wow, nie? A potem nagle przyszła ta fala wymieniania się filmami, płytkami na forach, nie? I wiesz, i nagle dostałem dostęp nie tylko do tego, do wielu innych filmów, do których dostępu nie było. Dlatego obejrzałem je kilka razy. Potem obejrzałem, wiesz, do podcastu, teraz obejrzałem znów do podcastu. Nie? Ale to było takie zachłyśnięcie się, że wow, mam do tego dostęp, nie? Że nagle to coś takiego wpadło w moje ręce. Ja to miło wspominam, bo chociaż to jest XXI wiek, to taki odpowiednik dla mnie właśnie tej fali piractwa z wcześniejszego okresu, gdzie wiesz, działał rynek wymiany. Nie? Ludzie mieli swoje listy filmów i sobie pokazywali i się wymieniali płytę za płytę. To w sumie analogiczne jak kiedyś z kasetami. No tak. A jak u ciebie, Siku? Jak ty to oceniasz? Odrywając to. Ja się zgadzam z tym, co ty powiedziałeś, co mam. Dla mnie ten film i w oderwaniu, i sam w sobie jest po prostu słaby. I to tak, on ma najgorsze cechy kina lat 90. tego straight to VHS. Uważam, że bardzo tutaj ktoś nie panował nad scenariuszem. Nie miał żadnej fajnej historii do opowiedzenia tak naprawdę. I to jest taki, wiesz, ja często mam takie wrażenie, że to jest do filmu przyczepione Dzieci Kukurydzy. Znaczy często miałem to wrażenie, że to jest po prostu do filmu, który gdzieś tam miał powstać, przyczepione są Dzieci Kukurydzy, bo lepiej się sprzeda, będzie większy, lepszy odbiór, bo to jednak to nazwisko Kinga, mamy prawa, więc dobra, to zróbmy to pole kukurydzy i to wszystko, nie? Mam bardzo złe zdanie o tym filmie i
po obejrzeniu piątki jeszcze mi ocena czwórki spadła. Mhm. Bo czwórka jest do tej pory najgorszym filmem, jaki obejrzałem z tego cyklu. Spod tego szyldu, no. I zastanawiam się, czy może być gorzej, bo spodziewałem się, że to piątka będzie jeszcze gorsza, a tu się okazuje, że jednak nie. Też dużo mocniej moim zdaniem się tam gdzieś nie wybija, nie? Ponad to, co czwórka zaprezentowała, ale do tego sobie dojdziemy pewnie za 5 minut. Także dla mnie to są 3 kolby kukurydzy na 10. No podobnie u mnie. No też tak myślę. Może tam jeszcze kilka ziarenek, ale tak nie sądzę. Nie, ale też te moje te kolby są już takie trochę podgniłe nawet, wiecie. No. To są te z drugiej części, chore. To są z drugiej części, tak. Z zeszłego sezonu. No dobra, to przejdźmy do tej piątki. Dzieci kukurydzy 5, Pola Grozy, wydany w Polsce tylko na VHS-ie. To ten film nie był na DVD, chociaż szósta część trafiła na DVD w Polsce. I tutaj znów mamy reżysera i scenarzystę tego samego. Ja wam powiem, że wszedłem na IMDb i po rozwinięciu on nie ma zbyt wielu dokonań, trochę więcej niż tamci panowie, ale w zasadzie to jest, nie wiem, tam z 8 może tytułów, takie, które się rzuciły w oczy mi, to Dom i Dom 2. Dom 2 również reżyserował, no. do Domu napisał scenariusz. Natomiast się uśmiałem, bo jak wchodzisz na IMDb, to masz te takie pierwsze 4, takie znany z czegoś, nie? Mm-hmm. I te pierwsze 4 mm-hmm. plakaty. I tam mi się nagle pojawił Jason X, Gremliny i Imperium kontratakuje. Nie? I mówię, Jezus Maria, o co chodzi? Nie? Tylko, że on do Jasona X zrobił soundtrack, a w Gremlinach i w piątym epizodzie Gwiezdnych Wojen on coś przy efektach specjalnych dłubał, ale nie mam pojęcia, ile tam, kim on był i co on robił, nie? Tylko po prostu coś przy tym pracował, no a wiesz, IMDb mi to mm-hmm. wyrzuciło jako wizytówka tego człowieka, nie? No. To by było tyle. Nawet nie pamiętam, jak się nazywa. Sików, dopomóż. Ethan Willey. Okay. Albo Willey. Wiecie co, ja widziałem Dom i Dom 2 i to Dom akurat, który napisał, ma dosyć taki status kultowy. Bardzo ludzie ten lubią, ten film. To jest film, który jest o nawiedzonym domu, tak jak możecie się domyśleć, ale on tam gdzieś tam, bo to reżyserował Steve Miner, gdzieś tam są wątki powrotu z Wietnamu, właśnie takie William Cut, który gra głównego bohatera, ma jakąś tam traumę po Wietnamie. Tam jest całkiem fajna obsada. Między innymi George Wendt gra, taki charakterystyczny, grubszy aktor. Fajny. On grał też w Masters of Horror, dobrze kojarzę. Ten taki segment, gdzie gościu gotował ludzi. Kojarzycie? Mhm, I też, no, wiecie, no widziałem dwójkę, ale to mimo, że te filmy mają kultowe, ja ich za bardzo nie lubię. Nie są to dla mnie jakieś wyznaczniki dobrej zabawy. Zdecydowanie lepiej mu poszło te Dzieci Kukurydzy 5 w moim... 6. Nie, 5, dobrze, 5. Tych domów było więcej chyba. Ich było chyba 4 części. 4 chyba, no. Bo ja pamiętam, że na VHS-ach to chodziło po wypożyczalniach i że to wtedy był taki kultowy dosyć hororek. Ale ja, wiesz co, no to były... Jezus, dziecko byłem. To ja w ogóle nie pamiętam tych filmów, a w sumie bym sobie odświeżył. Może, ale to wiele rzeczy bym sobie odświeżył. Dobra. No, lista jest długa. Okej, jestem ciekawy, jak zaczniesz opowiadać o obsadzie. To jestem po prostu bardzo, bardzo ciekawy. No dobra, to możemy od obsady, zanim przejdę do samego, do fabuły. A czego jesteś ciekawy? W roli głównej gra ten... Znaczy, w roli głównej. Tutaj nie ma głównej roli. Mamy tutaj ekipę takiej starszej młodzieży, już tak w zasadzie dorosłych ludzi, którzy są jeszcze tacy, wiecie, imprezowi. I wśród nich mamy chyba dwie osoby jakoś tam znane. Jedna pani, jedna aktorka to jest osoba z rodziny Arquette. Alexis Arquette, która gra tutaj Grega. Jest to, znaczy była to, bo ona już nie żyje. W 2016 zmarła. Była to, znaczy ona nie jest po korekcie, nie była chyba po korekcie płci. To była jakaś po prostu transpłciowa kobieta.
Już chyba na tym etapie, no bo skoro jest imię Alexis, tak, on miał w napisach chyba, jest Alexis. No on miał chyba Robert imię, jeśli dobrze pamiętam, to od urodzenia. No to kolejny arkiet. Tych arkietów było trochę, bodajże 8 dzieci. Wśród tej ekipy jest Eva Mendes i to jest chyba jej debiut filmowy, w sensie pełen metraż. No rok później zagrała w Dniu Próby, który, bo to jest film z 98 roku, Dzieci Kukurydzy Pola Grozy, i rok później zagrała no, w takim wielkim hicie kinowym i no, jakby nie patrzeć, no... No, oscarowy film, nie? Czy nie, Dzień Próby to był 2001, sorry, przepraszam was, to był 2001. No to się przestrzeliłem o te 3 lata, ale tak, w Dniu Próby, no to 3 lata później, no to taki naprawdę duży tytuł. A później już wiecie, w Za Szybkich, Za Wściekłych i tak w Desperado dwójce to taki poszła kariera dosyć fajnie. I to jest fajna aktorka. Ona nie jest tylko ładną buzią, ma naprawdę kilka fajnych ról na swoim koncie. Co prawda tu ma tak absurdalną rolę, jej koniec jest po prostu tak niemożliwie głupi. No tutaj po tym porozmawiamy, że to jest trochę dla mnie zmarnowanie potencjału horrorowego, no ale to mówmy dalej o obsadzie. A to już niewiele, no mamy jeszcze 3 powiedzmy takie nazwiska, które można wyróżnić, ale to są gościnne w zasadzie role. Fred Williamson, który gra szeryfa, David Carradine, który gra Luka, czyli takiego jakby szefa sekty. Dorosłego przywódcę sekty. I Kane Hodder, którego ja kurczę nie poznałem, gdyby nie Sick, to bym nie wiedział. A akurat pierwszą połowę Dzieci Kukurydzy 5 oglądałem 2 razy teraz, bo oglądałem raz i jakoś tam zasnąłem i czekałem, aż wy obejrzycie i dzisiaj, czy wczoraj włączyłem sobie od początku. On grał postać barmana, czyli taka jedna scena, ale no powinienem go tutaj poznać, szczególnie, że ja bardzo lubię jakieś takie gościnne występy właśnie tych ludzi, którzy odpowiadają za ikony horroru. I to tyle. Ja tu więcej nie kojarzę nazwisk. No ale to i tak jest dużo, nie? Jak na Dzieci Kukurydzy 5. No Angela Jones jeszcze jest. To tak, ale fajną obsadę zebrali, tak, dokładnie. Podejrzewam, gdybyśmy się tam, wiesz, pogrzebali sobie i, wiesz, nawet tych takich innych aktorów gdzieś tam zaczęli sprawdzać, to by się okazało, że każdy ma jakieś tam rzeczy na koncie. Ja akurat, no, tych co poznałem, to już nie musiałem sprawdzać, ale... Generalnie fajna obsada. Naprawdę... Ciekawą ekipę zebrali. Ja jeszcze kojarzę tego pierwszego farmera z otwarcia filmu. Tego, co zostaje podniesiony do góry i rażony piorunem. On ma bardzo charakterystyczną twarz i to, żeby była jasność, to nie jest też jakoś pierwszoplanowy aktor. Nie sprawdziłem, jak on się nazywa, ale mówię, też go kojarzę. Nawet go chyba ze Star Treka kojarzę. Tak mi się wydaje. Bardzo charakterystyczny. No to w czwórce też był dzieciak, ten taki brat tej głównej bohaterki, który tam się wkurzał często. To ten aktor też chyba potem grał w Glee serialu chyba i chyba tam całkiem sporo zagrał, także podejrzewam, ja nie oglądałem tego serialu, podejrzewam, że widownia go kojarzy bardzo pewnie z tego, więc to pewnie też na wyróżnienie zasługujący. No tak jak mówisz, że tutaj jakbyśmy zaczęli grzebać, to pewnie by się okazało, że jeszcze więcej z tych aktorów gdzieś tam kiedyś coś zagrało. Natomiast tak jak mówisz, ten film jest lżejszy od tego wcześniejszego. Ma inny klimat. On się może podobać, może nie podobać, ale on jest jaśniejszy, trochę weselszy, momentami trochę z jajem zrobiony. Czy to bawi kogoś, czy nie bawi, no to też już inna kwestia. Ale no, ja tutaj czuję zupełnie inny klimat niż czwórki. Też wychodzimy z Gatlin. Nie ma Gatlin. To jest miasteczko Divinity Falls, czy Divinity Falls, nie wiem jak to się czyta. I w ogóle zaczynamy od sceny, gdy Ezekiel, taki rudy, wkurzający chłopaczek, podchodzi do ogniska i z tego ogniska jakiś zielony, przedziwaczny promień wchodzi mu w klatkę piersiową. On tam krzyczy, później mu oczy zaczynają świecić, w oczach ma płomienie zielone, no i on się robi jakimś złym. I rok później właśnie zabija farmerów, bo mieszkają gdzieś tam blisko ich pola.
No i my poznajemy tę całą ekipę, tą niby młodzież, nie? Slasherową młodzież, tą 20-30-latki pewnie, którzy jadą i tam sobie imprezują, śmieją się, bawią. Okazuje się, że oni wiozą w ogóle urnę z prochami kumpla. To jest w ogóle historia tak przedziwaczna, jak poznajemy w trakcie tego filmu krok po kroku historię tego kumpla. Dowiadujemy się, że on zginął skacząc na bungee. Potem dowiadujemy się, że to było samobójstwo. Tak. Samobójstwo na bungee, a jeszcze chwilę wcześniej te prochy w sumie wysypane zostają na nich i wyrzucają te urny i już jadą dalej bez niego. To ma być chyba taka jakaś ostatnia podróż Kurta razem z nimi, oni z nim sobie jadą po jego, nie wiem, ulubionych miejscach. No i nie wiem, czemu są podzieleni na dwie ekipy. Jedna to jest para... No bo mają, ich jest sześciu, a mają czteroosobowe auta. Odezwał się kierowca, dobrze. Ci pierwsi giną... Ci pierwsi giną od razu, na samym początku, dość krwawo i wtedy poznajemy dzieci kukurydzy, jakie tutaj będą i oni wyglądają tak kuriozalnie, po prostu jak z jakiegoś młodzieżowego, taniego serialu z lat 90. 90. No, to jest jezioro tak dziwacznie. Po prostu, no. Ta dziewczyna jest taka jedna z takimi dziwnymi kucykami zrobionymi. Tak. Ona ma bardzo fajną scenę pod koniec, kiedy ona idzie gdzieś tam do tej stodoły, tylko jej cień tej jej głowy się rzuca na tą stodołę. To jest piękne. I później próbuje się do niej włamać trochę jak w lśnieniu. To jest piękna scena, absolutnie. No, oni wyglądają przedziwacznie, jak w tym pełnym słońcu stoją w tym polu i oni często wychodzą i coś mówią do obcych, że to nie wasze miejsca, tutaj jakiś, nie wiem, blondasek w ogrodniczkach. To teren prywatny. Jakiś dzieciak rudy, mały, jakiś inny wielki we włosach trochę przyżelowanych. Każdy inaczej, po prostu tak przedziwacznie wyglądają. No i nasi bohaterowie, im się rozbija samochód na tym polu i oni muszą tutaj zostać. I idą do tego miasteczka, tam trafiają do baru, poznają miejscowych. To są ogólnie miasta pełne ludzi i w czwórce i w piątce. To nie jest tak jak w Dzieciach Kukurydzy, że było opuszczone miasto. Oni tam się włamują do jakiegoś domu, w którym spędzają noc i potem i dowiadują się w barze o tym kulcie tego, który chodzi poza łanami. Tutaj to jest, tutaj to pada, ale on jest zupełnie inny, bo przewodzi im ten Luke, ten dorosły człowiek, czyli to jest jakaś sekta prowadzona przez przywódcę. Oprócz tego w całym mieście śmierdzi i okazuje się, że silos zapłonął, tam jakiś samozapłon nastąpił i to będzie płonąć, nie wiem ile, ale pieruńsko długo, będzie się spalać i to jest jakiś święty ogień w ogóle tych dzieci kukurydzy. No i nasi bohaterowie tam... Silos z kukurydzą. No, nasi bohaterowie tam trafiają. Tak. I widzimy po pierwsze obrzędy tych dzieci, jak tam jedno z nich musi wejść, połączyć się z tym, który chodzi między łanami. No Jezu, jakie to jest też tandetne, stoi ta piątka. A żeby też była jasność, bo to jest tak, że te dzieciaki przybywają do Divinity Falls, które uciekły z domu. No tak, jakby to jest taka enklawa, nie? Z całych Stanów, znaczy to może nie jest powiedziane, ale taka enklawa dla dzieci, które są zaniedbywane przez rodziców, nie? W jakikolwiek sposób. I tak, dokładnie. Coś tak takiego jest. Im stworzył Luke. Wydaje się, że Luke. No tak, no z tym przywódcą powiedzmy, oni tam, tak jak mówisz, no, wydaje się i tutaj jest dosyć jasno pokazane też, że Luke jest chyba marionetką tego wszystkiego. Okazuje się, że właśnie w barze, kiedy Kane Hodder opowiada o tym, który kroczy między łanami, jedna z tych dziewczyn, Allison, początkowo chce uciekać z tego miasteczka, później się okazuje, że do tej sekty przystąpił jej brat Jacob chyba, tak? Tak, Jacob. No i właśnie w pewnym momencie po nocy spędzonej na jakiejś tam dziwnej farmie Allison decyduje się, że stwierdza, że chce się spotkać z Jacobem i jej przyjaciele Greg, Kir i zapomniałem tego trzeciego, postanawia jej towarzyszyć. No i tam głównie się na tej farmie Luka i Ezekiela reszta akcji rozgrywa. No i tam się zaczynają mordować, nie? No bo wcześniej nie ma chyba mordów. Poza tymi dwoma na samym początku filmu. No otwarcie, tak.
to potem chyba no, nic nie ma przez cały film. Cztery morderstwa mamy na początku filmu, a później mamy dopiero w momencie, kiedy Allison wraca z policją, a jej znajomi stwierdzają, że nie czekają na... Bo oczywiście tam dzieciaki im spaliły samochód, który był na polu, więc oni muszą jechać autobusem i ten autobus to jest pick-up z słomą. No. Oni stwierdzają, że nie wsiadają i idą do Allison, bo Greg tam coś tam czuje mięte przez rumianek do niej. Znaczy oni i tak by nie wyjechali samochodem, oni chcieli chyba nocować w tym samochodzie, bo gdyby mogli wyjechać, tak, to by wyjechali nocować na tym początku. Samochodzie, no tak, ale no, ten samochód tak płonął, więc oni nie mogli go nawet zreparować, czy cokolwiek zrobić. No tam jeden mówił, że przynajmniej jest ciepło, czy coś takiego, nie? Ktoś rzuca takim tekstem chyba przy tym samochodzie. No bo tam jest ten jeden taki przystojniaczek, który jest trochę głupi chyba i często rzuca jakieś dziwaczne teksty, znaczy śmieszne niby teksty do tego właśnie Grega. Znaczy to też jest tak drętwe, ta relacja jego i Grega. Oni tam niby best friends, którzy gdzieś tam się przekomarzają, ale to jest po prostu aż zęby bolą, jak się na to patrzy. W ogóle rozbawiło mnie to, że wiecie, włamali się do jakiejś chaty, która no jest, widać, że jest przynajmniej tak jakbyś wszedł do tego domu, to nie jest opuszczony dom, tylko to jest zamieszkały. Mm-hmm. I jeden schodzi po schodach, czy z piętra schodzi i mówi, hej, tam są normalnie łóżka pościelone, możemy tam przespać. Ej, to się. Mi się kojarzyło ze Złotowosą i niedźwiadkami, nie? Po prostu, że zaraz ktoś przyjdzie i ktoś jadł z mojej miseczki, autentycznie. Nie? A drugi wychodzi z piwnicy i przynosi, hej, mam zimne piwko. I komuś chatę obrobili, pomyszkowali po szafkach, poszli się bzykać w czyimś łóżku. Po prostu rewelacyjne. No to jest... No. No. Tak, ale jestem ciekawy tego, co sądzicie na temat sceny konfrontacji szeryfa z Luke'em, czyli Fred Williamson przychodzi aresztować Davida Carradine'a i dzieje się coś dziwnego. Jest absolutnie najwspanialsza scena w tym filmie, jedna w ogóle chyba z fajniejszych scen w całej tej serii, porównywalna z lalką Barbie z trzeciej części, naprawdę, ona mi się, dla mnie ona była fenomenalna. Jak się Carradine'owi otworzy łeb, później ten miotacz ognia, który wyszedł z jego rozerwanej głowy, no po prostu coś cudownego. Ale tam było jakieś, powiedzcie mi, bo ja to oglądałem dosyć późno i może bym teraz zmęczony, ale czy tam rozerwała mu się głowa i wyszedł jakiś mały potworek i zionął ogniem? Tak, dokładnie. I spalił Freda Williamsa. No naprawdę, scena wspaniała. Ratująca ten film mocno, moim zdaniem. No i powiem wam, że przyjeżdża też straż pożarna, tutaj słuchaczom powiem, i jednak mieszkańcy miasteczka stwierdzają, że no, to ten smród chyba jednak przeszkadza, zaczął im i chcą zagasić to, co... Wiedziałem, że o nich wspomnisz. Bo tam jest płonący człowiek. Nie? I tam jest dwóch płonących ludzi, to jest świetne. Ale to jest świetne. Naprawdę to jest świetnie zrobione. Po pierwsze, jeden płonąc spada z tego silosa i to jest zrobione fantastycznie, a drugi się zapala, bo po prostu ten ogień przeskakuje na niego. I to jest naprawdę bardzo dobrze zrobiona scena płonącego człowieka. Uważam, że to jest. To nie jest tanie. To było, wyglądało super. Oczywiście to byli ubrani w stroje strażackie, więc tam podejrzewam te warstwy jakieś były ochronne i mogli sobie pozwolić na trochę więcej, ale to wyglądało świetnie. Tylko, że brzmimy tak, jakbyśmy się zachwycali, nie? Bo znaczy, ja się trochę zachwycam. Podług czwórki to no właśnie tymi dwiema scenami jak najbardziej. Ale to tyle. Inny klimat naszej rozmowy, nie? Tam dolina i w ogóle zasmagają, co chodzi, a tutaj się jednak śmiejemy, nie? Chichramy, więc jest to lepszy film, ale żeby było jasne, to nie jest dobry film, nie? Ci bohaterowie nie, to jest są... zły film. Ci bohaterowie są absurdalni, ich zachowanie i to, co oni robią, jest głupie. Te dialogi między nimi wcale nie są fajne. Dzieci kukurydzy są po prostu kuriozalnie... Są po prostu parodią dzieci kukurydzy, a do tego mamy jeszcze takie sceny jak właśnie koniec żywota Ewy Mendes, który jest... I Grega. Ale wiesz, ale to jest jedno wielkie what the fuck, nie? No ona nagle przychodzi i popełnia samobójstwo, nie? Stwierdza, bo przeczytałam waszą książkę. Wstęp do książki. No przeczytałam waszą książkę, ona bierze ją do ręki. Tak. Naprawdę. Ja mam tak, mam dwie rzeczy do powiedzenia, ale to kontynuuj, Marku. Wiesz co, ja nie wiem, czy tu jest, ja mam coś jeszcze do dodania, bo no mówię, to jest absolutnie kretyńska scena, to jest w ogóle kretyński wątek, bardzo nieumiejętnie poprowadzony, ale no też nie ma się, nie wiadomo czego spodziewać po tym filmie.
Więc tak, ona, nie wiem, czy ona ma jakieś załamanie nerwowe, chyba coś takiego próbowali też w tym wszystkim pokazać. Trochę chyba zabrakło warsztatu i pomysłu na to. Ale tego nie było widać. Ona tam pada. Jest rozmowa z tym gościem w ogrodniczkach na tej farmie Luka i ona mówi, że też straciła kogoś niedawno, nie? No ale no... No tak, ten koleś w ogóle strasznie mi przypominał Cariego Elwesa z Princess Bride, jak na niego patrzyłem. Po prostu parę lat młodszego. Mhm. Nie mogłem się pozbyć tego wrażenia. Tak, ale to jest absolutnie durny wątek, no bo Greg nie ma durnego wątku, on ma po prostu durne zakończenie. Natomiast Eva Mendes jest Greg durna jest... od początku do końca, a po prostu to jest gwóźdź do trumny to, co się z nią dzieje. Ja nie widziałem horroru, slashera, gdzie powiedzmy samobójstwo nie było, no nie wiem, na przykład no The Happening, tam Shalaymana był taki, że ludzie popełnili samobójstwo, ale nie widziałem generalnie horroru, gdzie dwoje bohaterów, właściwie głównych, popełnia samobójstwo. A tutaj właśnie Eva Mendes skacze do płonącego silosa, a Greg się wysadza w powietrze. Tak, ale wcześniej dostaje jeszcze wiertło w nogę i to też jest bardzo fajna scena. Tak, to prawda. A powiedzcie mi, przypomnijcie mi, jak ginie ten ostatni koleś, ten taki, co Mando stwierdził, że nie jest zbyt mądry. Bo ja sobie nie mogę przypomnieć. Chyba jak wpadają do szopy, to on chyba dostaje jakąś kosę czy coś tam, krew w chlapie. Nie wiem, czy gardło nie jest podrażnięte. Mm-hmm. To jest chyba bardzo szybka scena. On dostaje maczetą w szyję. On dostaje maczetą w szyję, gdzieś tam się szarpią. On próbuje uratować tą Allison i ktoś na niego wyskakuje za jakiegoś snopu siana i go ciacha maczetą w szyję. I koniec. Mhm. Bo Allison właśnie zrzuca jednego z tych dzieci kukurydzy, które ją tam goni z piłą mechaniczną, zrzuca go na taki kultywator jak ten pierwszy w czwórce, tak, który nie spadł na tego pijaczka. Natomiast jedną rzecz chciałem zauważyć a propos książki. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ja sobie nawet zapauzowałem w tym momencie, bo ta książka, no to wiadomo, to był prop zrobiony specjalnie pod film, ale to była jakaś, no nie wiem, stara, nie, może Biblia, a tylko te kilka pierwszych stron, które tam czytają, to było takie bardzo jasne i to było tak widać chamsko, że cała książka jest stara i pożółkła i te pierwsze strony są po prostu doklejone. Taką kaligrafią wypisane i doklejone chamsko. Bardzo to się rzucało w oczy, szczególnie jak się chciało też poczytać tam, co tam było napisane, nie tylko polegać na napisach czy lektorze. Ale wiecie, co tak mnie naszło jeszcze? Jak oglądałem te filmy, to mam wrażenie, że w tych pierwszych trzech, no bo w tych wszystkich tych pięciu filmach czuć znikomy budżet, nie? Tylko że ja mam wrażenie, że w tych pierwszych trzech twórcy się starali. Oni próbowali z tymi nędznymi pieniędzmi, które mieli, coś tam fajnego zrobić. A tutaj po prostu w czwórce i piątce mam wrażenie, dobra, mamy mało pieniędzy, to zrobimy gówno, bo nam się nie chce kombinować, nie? I to mówię, i to czuć. A mówię, w jedynce, dwójce, trójce ewidentnie było czuć, że jakąś tam fantazję, jakieś serce do tego twórcy mieli, żeby trochę jednak się tym wszystkim pobawić. A w czwórce i piątce mi tego zabrakło, bo no to mogło jeszcze uratować te filmy. Gdyby było czuć, że tam jest włożone jakieś serducho twórców, to gdyby to też byli jacyś tacy fanatycy kiepskich horrorów, to mogło wyjść fajnie. A po prostu te filmy sprawiają wrażenie takich robionych na odwal się trochę. Z jednej strony tak, masz rację, aczkolwiek ja tu mam wrażenie, że tutaj coś próbowali zrobić. Może to nie za bardzo wyszło od strony narracyjnej, ale gdzieś tam próbowali połączyć to trochę z mitologią, trochę próbowano, bo tutaj tak rzeczywiście jakaś dziwna moc pojawia się na polu kukurydzy, to jest inne miejsce, no ale możemy sobie pomyśleć, że rany, no ta moc poszła po prostu po korzeniach kukurydzy przez cały stan i gdzieś indziej wylądowała, nie? Oczywiście nabijam się, bo kukurydza nie ma takich korzeni. Ale do czego zmierzam? To tutaj coś próbowano. No, mm-hmm. Te sceny z płonącym silosem, one były naprawdę spoko, bo gdzieś tam się, mam wrażenie, przykładano do tego. Natomiast tutaj z obu tych filmów, ale z tego trochę mniej bije ta taka byle jakość tych filmów VHS-owych. Nieprzykładanie wagi do szczegółów. Jest coś takiego. No, to się później coraz bardziej pogłębiało, straight to DVD, te wszystkie filmy Karizmy i tak dalej, no to już z tego bije po prostu na potęgę. Ale tutaj nie jest aż tak źle jak w przypadku czwórki.
No. Poza tym tutaj chociaż się starano i skompletowano fajną obsadę. Naprawdę. Ci bohaterowie może są głupi, ale nie są najgorsi. No. Zdecydowanie lepiej wypadają wszyscy. I Arquette, i Mendes, i tych dwóch chłopaków. Ten, który ginie pierwszy, ten taki łysy. Bo o nim mówiliśmy, ten pierwszy Laszlo właśnie. I ta dziewczyna, Charlotte, która z nim ginie na polu, naprawdę oni byli wszyscy w porządku, tam nie jestem w stanie nic zarzucić, bo to jest, wiemy jaki to jest poziom, to jest piąta część horroru, nie? To nie jest nic specjalnego i nie jestem w stanie jakoś ich bardzo, bardzo gnoić. Moim zdaniem to jest zdecydowanie wyższy poziom filmu niż czwórka. Jest, ale to no, tak jak Mando już powiedział, to absolutnie dobry film nie jest. Także ja nie wiem, co jeszcze nam przyniesie ta przygoda z tą serią. Ale był trochę śmieszny, no tutaj się trochę, tak, na pewno można było trochę pośmiać. Tak. No mam nadzieję, że dalej też tak będzie, bo gdy było więcej takich filmów jak czwórka, to będzie naprawdę ciężkie doświadczenie. Co prawda ja 6 i 7 widziałem mniej razy. Chociaż to też był ten okres, gdy właśnie wylała fala piractwa, ale z tego co pamiętam, one już nie są ani śmieszne, ani pocieszne, ani fajne, tylko właśnie też dosyć na poważne, ale może źle pamiętam. Natomiast 8 i 9 to już są filmy, wiecie, robione za catering, żeby utrzymać prawa, nie? Kręcone w stanie w którym który zwraca część pieniędzy za kręcenie u nich tanich filmów, więc to jest naprawdę już przeliczone, to tak jak Hellraisery te ostatnie. Więc niestety nie spodziewajcie się, że będzie z górki, będzie pod górkę. Jakość spada z górki. Także piątka, damy mam radę. Wrażenie, że to jest ostatni film, który mógł nas tak cieszyć, ale zobaczymy. Może coś źle pamiętam. No tak czy inaczej, faktycznie bawiłem się na pewno dużo lepiej niż na czwórce i jakoś tam się bawiłem na tym filmie. To jako część serii jest katastrofalna rzecz. To nie jest dobry film, ale to ja się zgadzam z tym, co Sik mówił. Są tutaj niektóre ciekawe elementy, fajnie skompletowali jak na piątą część taniego horroru jakieś tam nazwiska. Co prawda, wiesz, to teraz są nazwiska. Taka Eva Mendes wtedy to nie było żadne nazwisko, nie? I mogło tak pozostać, a że akurat nie pozostało w taki sposób, to teraz mówimy o... No, wtedy nazwiskami byli tylko Williamson i Carradine tak naprawdę, nie? Którzy już tam po prostu swoje odegrali, ale to też mieli cameo po prostu. Ale Arquette miała na koncie też sporo filmów i ona chyba nawet miała... Nie chcę pewien, ale chyba już miała jeden film wcześniej przed mm-hmm. piątką. Dobrze mówię, Mando? Ona nie grała w którejś tam części Sometimes They Come Back? Tak. Ona w trzeciej części grała z Walla i chyba też w drugiej, nie jestem pewien, czy to nie był ten sam z Wall, ale może się mylę. Na pewno w trzeciej i w piątym Chuckim. Jak tam się pojawia ta dziewczyna Chuckiego, ale ta wersja ludzka, kobieca, nie jeszcze lalkowa, nie pamiętam kto ją grał, ta blondyna, nie? To ona jest w przyczepie właśnie z takim gościem, takim, który jest, wiecie, pomalowany na czarno, taki makijaż ma pełny, jakiś tam wszędzie zakolczykowany, jakiś taki w skórze. To też jest Alexis Arquette. Także w sumie zagrała w Dzieciach Kukurydzy, czasami wracają i w Chuckim. No najlepszy z tych filmów to Chucky jednak. No, nie, w Pulp Fiction. W Pulp Fiction nie grała inna Arquette? Nie, ona. Okay. I dlatego to nawet, wiecie co, nawet jak sobie kojarzyłem obsadę, to ta Charlotte też grała. Znaczy ja mówię Charlotte, bo to jest postać, która z tego filmu, z tej piątej części. Mm-hmm. Ona grała tą taksówkarkę, nie wiem, czy tak można powiedzieć, która odwozi Butcha i rozmawiają na temat imienia. I Butch mówi, że jego imię gówno znaczy. Jest ta dziewczyna. Okej. Okay. No, to ona ginie pocięta na polu tymi nożami. Okej, okay, patrz, kurczę, totalnie jakoś tego nie załapałem. Dawno Pulp Fiction nie oglądałem chyba. No ja też.
No dobra, a to akurat te pierwsze sceny śmierci to były całkiem spoko zrobione. W tym świetle dziennym to ciachnięcie przez twarz jej. Potem to jest kamera na ziemię i krew chlapie. I wiemy, że tam jakieś cięcia są, czy tam w niebo kamera i tylko widzimy ruch sierpu. Laszlo zostaje przebity tą kosą, nie? I tam jakiś głupi tekst wali przy tym, ale całkiem fajnie one wyglądały. No dobra, nie ma sensu się rozdrabniać. I chyba nie ma sensu podsumowywać, bo to wynika z naszych rozmów. Mamy ochotę na więcej jeszcze, czy już wysiadamy z tej karuzeli? Ja tak. Ja powiem wam szczerze, że mnie się śniły dzieci kukurydzy w nocy. Więc ja jestem właśnie teraz na tej fali takiej i chcę więcej. Ja mam nadzieję, że nie będziemy czekali 3 miesięcy, tylko jakoś to szybciej zrobimy jeszcze w te ciepłe dni wakacyjne, żeby utrzymać klimat. No, będziemy próbować. Na pewno. nie słyszę entuzjazmu w twoim głosie. Ja obejrzę, ja chętnie sobie wezmę na urlop. Ja 6 na pewno obejrzę teraz zaraz, bo akurat będę sam na wyjeździe, więc myślę, że to będzie fajny sposób na zabicie czasu. No to jak już obejrzysz 6, no to musisz 7, bo potem nie ma co czekać, żebyś nie zapomniał. Więc od razu rach ciach i... Zgadzam się. I jak nie masz, to ci zaraz wyślę. Podwójny seans, double feature. No, o to chodzi w tym wszystkim. No. Dobra, to mam nadzieję, że usłyszymy się niebawem. A za dziś... Jeszcze? Zapomniałeś jednej rzeczy powiedzieć na samym początku. Muszę ci niestety przerwać nasze pożegnanie, bo nie powiedziałeś, że będziemy też omawiali rekiny z pola kukurydzy. Nie będziemy. Nie, będziemy omawiali Sharks of the Corn. To możecie być pewni. No, a nie, to już no nie w ramach cyklu, myślę, nie? Myślę, że nagramy, ale... A co, Rychu? Stary, to jest film na podstawie Stephena Kanga. Znaczy, to jest film, który ma fajny plakat i to wszystko, nie? To jest ten rodzaj filmu. Tak, polecam słuchaczom wygooglować plakat do tego filmu, Sharks of the Corn. No, ale potem jak oglądasz trailer, to już jest tak ciężkie, że się w pale nie mieści, a cały film to musi być katastrofa. No, ale mam go, więc obejrzymy, więc omówimy, ale to nie wiem kiedy. To chyba się nie pali, nie? Na razie mamy co robić. Co prawda jadę nad morze, więc akurat tak z rekinami seans byłby dobry. Dobra, bo przedłużamy, zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy, co to wyjdzie. Dziękuję wam bardzo, panowie, za tę rozmowę. Dzięki serdeczne. Dzięki, do usłyszenia. Hej. Do usłyszenia, cześć. Cześć. Stephen King, the author of Carrie, The Shining, The Dead Zone, and Christine, an adult nightmare. Children of the Corn.